dostaliśmy samolot czechosłowacki, który leciał do Rangunu, z Rangunu do Kambodży, z Kambodży do Dżakarty. Przełożeni mi zlecili budowę seminarium. To jest największa budowa, jaką miałem daną, a potem był szpital sióstr zakonnych, 4 czy 5 kościołów. Najwięcej wybudowano szkół. Na ogół w Indonezji islam nie jest fanatyczny. Tak jest na przykład u nas na Flores. My współpracujemy z islamitami i islamici z nami. Jeżeli na przykład muzułmanie budują meczet, katolicy z tej wioski tak samo pomagają im budować. My budujemy kościół, to oni też nam pomagają. Indonezja ma pierwszy filar konstytucyjny, to jest wiara w jednego Boga. W naszych wszystkich dowodach osobistych, każdym dowodem osobistym jest napisane, jakiego wyznania. Wszyscy. I tak jest to wszystko skonstruowane i nikt tego nie podważa. Równależnik M. O misjach inaczej.